I uwaga. Lecimy. Jedna taka skrzyneczka. Zobaczymy. Musiałby wypaść, nie wiem, jakaś kosa, żeby się zwróciło. $250 poszło. Uwaga. $250 poszło z tą skrzyneczkę i wypada, uwaga. Następny odcinek, więc kolejne trzy osoby, które zasubskrybowały mój kanał. Dzięki Silan, Rybak i Igor za subskrypcję, a jeżeli to ty chcesz się pojawić w następnym odcinku, no to oczywiście zostaw suba. A ja teraz zapraszam do oglądania. Siemanoczki, ziomeczki, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem oczywiście Kroksy. Dzisiaj kolejny odcinek z CSGO Skins. Mamy $500, oczywiście. Przypominam wam o kodzie promocyjnym Kroksy, z którego dostaniecie 45%. I dzisiaj plan odcinka jest taki, że będziemy otwierać sobie właśnie, będziemy testować, która skrzynka jest lepsza, taka za $25 czy właśnie za 250. Zobaczymy, podsumujemy dropy z każdej skrzynki. No i po prostu zobaczymy, która jest lepsza. Zapraszam do oglądania. A więc na początku mamy tutaj skrzyneczkę za $25, no może niecałe, ale 25 mniej więcej. Skiny są takie, sam procenty ustalałem, więc mam nadzieję, że coś dobrego wypadnie. 10 takich otworzymy, więc będziemy otwierać sobie po dwie. I uwaga, leć pierwsza tura, $50 właśnie poszło. I zobaczymy, zobaczymy jak to będzie, 50 dolców. Czy wypadnie coś ciekawego i wypada Point Disarray Electric Hive. Ale tutaj mamy faktoryjnie tego kałaszka. Więc jak najbardziej spoko, więc otwieramy dalej sobie. Let's go, let's go! Dwie skrzyneczki za nami. I uwaga, $100 już poszło. Zobaczymy, co z tego wypalnie. I będzie Redline i Decimator 7 i 8. No za bardzo kolorowo to tutaj nie ma. Dobra, otworzyliśmy już 4. Leci kolejna para. 6 już poleciało. I uwaga, uwaga, uwaga. Co nam poleci z tej skrzyneczki? I jest Neon Revolution i Dragon King. Niestety skrzyneczki nam to nie zwróciło, ponieważ no, tylko ten kawałek zwrócił na jedną skrzynkę, ale niestety Dragon King już nie. Dobra, 6 otworzyliśmy. To teraz będzie 8 tura i zaraz lecimy z ostatnią. Uwaga! Co poleci? $25. CSGO Skins. Jedna skrzyneczka taka. Patrzcie, mamy Bowie Knife'a Crimson Web'a! O kurde, dobra! To ta skrzyneczka już chyba będzie. Myślę, że zwycięzcą dzisiejszego openingu. Co się stało? $25. Bowie Knife Crimson Web. Ile było na to procent? Bo zapomniałem. Było na to 5%, więc naprawdę, kurde, ta skrzyneczka już chyba wygrała. Ale zostały nam jeszcze dwie, więc wszystko może się tak naprawdę potoczyć. Uwaga, leci kolejne $50. I uwaga, co teraz wypadnie? Kurde, zaskoczony jestem teraz tym Bowie Knife'em. I uwaga, wydaliśmy $250. I mamy z tego, uwaga, uwaga, ten naprawdę, ta kosa naprawdę już wszystko wyjaśniła. $276, więc proficik jest i zobaczymy jeszcze, co ma do powiedzenia druga skrzynka. Dobra, jesteśmy już tutaj w drugiej skrzynce, tutaj już naprawdę konkretne skiny są. Jest M4A4 Hole, Dragon Lora, Meduza i jak tutaj możecie zobaczyć inne koski. Procenty również ja ustalałem. Procenty na koski są dobre, niestety tutaj są też gorsze skiny i uwaga. Lecimy. Jedna taka skrzyneczka. Zobaczymy. Musiałby wypaść, nie wiem, jakaś kosa, żeby się zwróciło. $250 poszło. Uwaga. $250 poszło z tą skrzyneczkę i wypada, uwaga. Wypada bajonet Doppler. Niestety, no skrzyneczki tutaj nam nie zwróciło. Ja tutaj sobie już odświeżam. Niestety skrzyneczki nam nie odświeżyło, ale poleciał bajonet Doppler, więc i tak nie jest źle. Mieliśmy w sumie $500 na ten opening przeznaczony właśnie, dostałem tyle od strony. A zostało nam z tego 483, więc 17 dolców na minusie, ale tutaj mam jeszcze 2 dolce, to nie wiem, otworzymy sobie jakąś tutaj skrzyneczkę, żebyście mi nie zwyzywali. Tutaj na przykład moją sobie takie 3 otworzymy. Ale się uda, może kosa poleci akurat, jeszcze jedną będę mógł sobie otworzyć. Więc naprawdę tamta skrzynka za $25 ewidentnie wygrała, więc... Jak coś, to tam wam wrzucę linkacza do opisu, będziecie mogli sobie otworzyć, bo naprawdę
Let's go, let's go! Na tą kosę było 5%, ale opłacało się ryzykować, opłacało się. W ogóle ile ta kosa kosztowała? Zaraz zobaczymy. Ona kosztuje 163, no więc i tak nie jest źle. Dobra, ja wam dziękuję za uwagę. Przypominam, możecie tworzyć dla mnie skrzyneczki. No i co? Ja się z wami żegnam, trzymajcie się i piona!